Po raz kolejny witam serdecznie z hotelu Sheraton w Warszawie, gdzie odbędzie się kolejna gala organizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzisiejszego wieczoru rozdamy nagrody gospodarcze ZPP za 2022 rok. Szykuje się cudowny wieczór, na który serdecznie zapraszamy. Co jest najważniejsze dla nas przedsiębiorców, to skuteczność. ZPP jest poza wszystkim, poza piękną oprawą dnia dzisiejszego i wielu innych pięknych dni, jest po prostu skuteczne, a to liczy się w biznesie najbardziej. Bardzo sobie cenię nagrodę otrzymaną z rąk Związku Pracodawców. Nagrodę, która jest, można powiedzieć, wyrazem woli przedsiębiorców, więc szczególnie to doceniam. A cóż mogę powiedzieć, pełen profesjonalizm, dobre tempo, duża dynamika, pełna sala, czyli coś, co ja osobiście bardzo cenię, czyli profesjonalne przygotowanie tej nagrody. Bardzo szeroki krąg osób oraz instytucji nagrodzonych, zaangażowanych w kwestie społeczne, publiczne, zaangażowane w nie tylko pomnażanie swoich dochodów, ale również we wsparcie, czy to Ukrainy teraz w obliczu rosyjskiej agresji, czy działania społeczne budujące lepszą Polskę, lepszy świat. To była super gala, bardzo potrzebna. I bardzo się cieszę, że ZPP konsekwentnie realizuje swoją strategię promowania osób i instytucji, o których warto mówić, bo są przykładem świetnej przedsiębiorczości. Cudowna gala, ale muszę powiedzieć, że był jeden wyraźny temat dzisiejszej gali. Temat wojny w Ukrainie bardzo mocno się przewija w rozmowach i w zasadzie każdy biznes, nawet jeżeli dostawał nagrodę za zupełnie inne działalności, to podkreśla również ten aspekt, czyli jest to bardzo ważne w naszych umysłach w tym roku. Drodzy Państwo, część oficjalna za nami. Rozdaliśmy nagrodę w 12 kategoriach, a teraz, jak Państwo słyszą, gra już zespół Pectus, główna gwiazda dzisiejszej gali, za którą bardzo dziękujemy za uczestnictwo w niej i gratulujemy zwycięzcom, dzięki którym polska przedsiębiorczość się rozwija. Oby tak dalej. Dziękujemy.